Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to test kół w systemie dętkowym i bezdętkowym. Dętki różnego typu, bo będziemy zaczynać od dętki butylowej. Później się przerzucimy na dętkę z plastiku, czyli tak zwane TPU. I to wszystko będę próbował za pomocą tutaj tak zwanego CYC Plusa, czyli Cyc Plus AS2 Pro. Tu mam podręczną, zwykłą taką, mniejszą, gdzie sobie zawsze chowam do kieszonki, a w domu mam AS2 Pro Max. Co ma na celu wskazać ten test? Ano to, czy idzie coś wycisnąć ze standardowych kół karbonowych. Bo jak wiecie, ja od dłuższego czasu korzystam z kół Elite Wheelsa Drive na łożyskach ceramicznych, z których jestem bardzo, bardzo zadowolony i uważam, że te koła to w ogóle powinny być zabronione w sprzedaży, bo jazda na nich to jest jak na normalnie jakimś dopingu mechanicznym, chociaż nigdy na dopingu mechanicznym nie jechałem, na takim zwykłym też nie, co najwyżej na dopingu kibiców, ale naprawdę jak pierwszy raz wsiadłem na te koła przekręciłem korbon, to czuć tą lekkość i sztywność tych kół i to nie jest tylko moje zdanie, bo Miłosz, któremu pożyczyłem swoje koła, jeździł kiedyś na najwyższych Bontragerach Aeolusach, jeździł na Lightwayach i teraz ma rowale. Niestety ostatnio rowale właśnie miał delikatnie niedysponowane i pożyczyłem mu Elite Wheelsy i jedne z jego pierwszych pytań czy to było, czy nie chcę mu odsprzedać tych kół. No ale dobra, skupmy się na teście. Na początku będę chciał przetestować właśnie te koła, co mam Elite Wheels Drive w systemie dętkowym, gdzie mam założone dętki TPU i opony Continentala, zwykłe Grand Prixy, nie jakieś tam 5000 SS, TR itd. itp., tylko zwykłe, najzwyklejsze, nie za lekkie, nie za ciężkie, bo akurat miałem je założone na ostatnim wypadzie w góry. Więc teraz będę chciał założyć w tym teście najpierw koła standardowe, które były w tym rowerze, czyli Polygon Helios A7X. I ja od samego początku czułem, że te koła są dosyć toporne, że rower sam w sobie jest fajny, fajna geometria, ładnie wygląda i że ten rower jakoś mi tam przypasował, ale te koła takie, mówię, kurde, takie toporne, mówię na jesień może okej, no bo tak właśnie teraz w tym okresie jesiennym chciałem trochę na szosie pojeździć, więc może jak będzie ciut wolniej, to nic się nie stanie, ale no czuć było tą dużą dysproporcję, jeżeli chodzi właśnie o moimi wcześniejszymi kołami, a z tymi, więc mówię, zrobię w końcu test, przy okazji wykorzystam te dwie rzeczy, żeby móc Wam też pokazać na kanale, bo nie będę chciał robić jakichś osobnych recenzji odnośnie tej pompki i tych dętek TPU, tylko chciałem zrobić dla Was jakiś taki wartościowy film. Więc na początku wrzucę do tamtych kół z te dętki TPU, później przerobię je na system bezdętkowy, napompuję je bez mleka i następnie doleję mleka, bo powiadają, że dętki TPU są lepsze, mają mniejsze opory toczenia w momencie, kiedy w systemie bezdętkowym jest mleko. W momencie, kiedy tego mleka nie ma, to jednak lepiej się sprawdza system typowo bezdętkowy. I dzisiaj się przekonamy, czy faktycznie tak jest. Dobra, to zapraszam do testów. Aby wykonać ten test, no to na pewno muszę zmierzyć moc i do tego posłuży mi pomiar mocy InPika, którego korzystam od długich, długich lat. I to on będzie sprawdzał, jaką moc generuje podczas kręcenia. Na trenażerze rolkowym, który stawia małe opory toczenia, więc w momencie, kiedy będę zmieniał koła, kiedy będę zmieniał systemy, czyli dętkowy, TPU, czy bezdętkowy, no to on opory będzie sprawiał te same i tylko wartości będą się zmieniać. Aby zmierzyć prędkość, to mam zamontowany czujnik prędkości Wahoo Speed, czyli raczej dosyć dokładny czujnik, który będzie sparowany z licznikiem Karu Hammerhead. Mam nadzieję, że się nie zabiję, bo dawno nie jeździłem na trenażerze rolkowym. Może sobie podstawię dla pewności tutaj krzesełko, ale miejmy nadzieję, że będzie to w miarę ok. No tak, żeby test był w miarę uczciwy, no to trzeba ustawić we wszystkich oponach te same wartości. Ja będę chciał zrobić jakieś 5 barów, czyli to przeliczając na PSI to będzie 75 PSI i ustalimy sobie tak samo w przednim i w tylnym kole, żeby było równo. Pewnie parę osób może mieć wątpliwości, jeżeli chodzi o pompowanie taką pompką, bo pompka elektroniczna, jeżeli działa sprężarka, no to oczywiście się nagrzewa.
Na szczęście jest zamontowany tutaj taki wężyk, dzięki któremu to nagrzewanie się tutaj końcówki zaworu jest wtedy o wiele mniejsze i bez problemu możemy napompować dętki TPU, które są plastikowe. Wiadomo, jak plastik, to może troszeczkę stopnieć. Dobra, okej, okay, lecimy z tym latem. Minus poligona, że jest dosyć wysoki. I już rano blisko jaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł robienia tego przy lustrze. Dobra, wręcz 40 km ma rozgrać. A wielka... prawie 90 ton. Udało się. Dobra, już wiem, jakie wartości mam na lżejszych kołach. Teraz czas przełożyć koła na te cięższy zestaw. Mówię, około 600-700 krajów różnicy i zobaczymy, co wtedy pokażę. Kółeczka zostały przemienione. Teraz czas na test na dętkach butylowych. Oczywiście pompuję tak samo do 75 PSI. I zobaczymy, co wyjdzie teraz. Ujojoj. Ojojoj. Dobra, mam tą samą wartość, jeżeli chodzi o prędkość i kadencję. W tym momencie pokazuje mi w okolicach 180 W. 170, 180. O, to jest spory przeskok. Ok, to teraz czas zmienić na dętki na lżejsze i zobaczymy, czy będzie duża różnica. Zdjąłem dęteczkę i zobaczmy, ile ona ma gramów. Ile to będzie? Czy to jest, to należy do lżejszych, czy tych cięższych? Na szczęście do tych cięższych, czyli 94 gramy. O, jest. 38 gramów, czyli ponad 50 gramów różnicy. Jeżeli chodzi o montaż w ogóle takich dętek, to oczywiście można to zrobić pompką właśnie elektroniczną, ale żeby w ogóle cokolwiek zrobić, to trzeba napompować ją do małego ciśnienia, najlepiej maksymalnie do pół bara. Dobra, ja tu dam 6 PSI, czyli niecałe pół bara. Trzeba delikatnie napompować. Dobra, przykręcę. No, samo się stopuje. Mam nadzieję, że opona szwalby nie pogryzie się z dętką Continentala. Czy uda się bez łyżek? Fajnie by było. Zawsze jak jest łyżka, to jest ryzyko, że może się coś tam przyszczypnąć. Z dętkami TPU tak różne opinie chodzą, jeżeli chodzi o trwałość. Niby powinny być mocniejsze, ale to nie zawsze tak bywa. A, dobra. Jakoś chyba wejdzie, już nie wie. Dobra. Poszło. Część gdzieś się nie przyszczypało. Chyba nie. Dobra. Dobra, mamy to. Z dobrych rzeczy to to, że obręcz już ma taśmę przygotowaną pod tubeless, więc spoko. Ale niestety zajęło mi to już półtorej godziny, więc sprawdzę tylko teraz, jak to się będzie toczyć na lżejszych dętkach, czy będzie dłuższa różnica, a jeżeli chodzi o system TLR, czyli tubeless ready bezdętkowy, no to muszę zostawić na inny dzień, ale to będzie jeszcze w tym odcinku, więc spoko. Dobra, kółeczka wymienione. Przyznam szczerze, że z drugą oponką było nieco gorzej niż z pierwszą. No bywa z tym różnie, wszystko zależy od tego, jaka jest jakość opony, obręczy itd. itp. Ma na to wiele czynników, ale jakoś dałem radę. Więc teraz mamy ponad 100 gramów zbitych z masy rotującej i zobaczymy, jakie wartości teraz nam pokaże licznik. Wcześniej to było 170-180, zobaczymy teraz. I wartości przy tej samej prędkości są o
jakieś średnio 15 watów. Mniejsze, bo pokazuje mi głównie średnia z 3 sekund to około 160. A momentami nawet poniżej 160. Ok, czyli różnica jest. Prawie 2 godziny zabawy, 6 minut jazdy, a jeszcze nie wszystko, bo jeszcze trzeba przerobić system na tubeless. Na szczęście będzie to łatwe, bo wystarczy wyjąć dętkę, włożyć zawór, napompować i powinno być ok, ale już nie dzisiaj, muszę się wykąpać i lecieć do pracy. Może wieczorem? No dobra, jestem już po pracy. Czas teraz przerobić system na bezdętkowy i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Czy będzie duża różnica. Oto chwila prawdy. Montuję oryginalny zaworek, który był w zestawie. Nie wygląda on jakoś super mega dobrze jakościowo. Nie ma żadnej gumeczki, nic, tylko jest taki zwykły, prymitywny, bym rzekł. Dobra, wkładam, pyk. Jak myślicie, uszczelni się od razu? Bez jakichś tam kombinacji? Czy trzeba będzie coś zrobić? Bez dęteczki to ładnie się układa. Pewnie to by było za piękne, żeby się udało za pierwszym razem. Dobra. Myślę, że została jedna kreska, więc myślę, że jeszcze raz się napompuję. Przez czego mam jeszcze mniejszą pompkę. I teraz widzisz, odkręcamy sobie zaworek. Uwaga, bo będzie syczeć. Wystraszyliście się? Nie. Nie? Ja wystraszyłam się. Nie? Nala, a ty? Wystraszyłaś się? Nie. Nie, to dobrze. Wow, ty ładny. Tak. Zaraz naleję trochę mleka. Mleko? No. Nie za dużo, nie za mało. Tak zwane mleko, bo to nie jest mleko do picia, wiesz, Luś? I mleko? No, to jest tak zwany uszczelniacz. No. Na oko gdzieś tak 30 ml. No dobra, ja już jestem po testach w moim tunelu aerodynamicznym. Teraz chciałem się właśnie przejechać i zobaczyć, jakie są odczucia subiektywne. I powiem wam, że różnica jest. Teraz jadę na ostatnim systemie, jakim był zamontowany, czyli system bezdętkowy z mlekiem. I na przyspieszeniu, na górkach, o, właśnie tutaj jedna taka mała hopencja, ale dosyć sztywna. No i jest różnica znacząca, jeżeli chodzi o system dętek butylowych. W miarę nie za ciężki, bo tam było chyba 95 gramów. Z tragedii nie ma. Widziałem cięższe, ale oczywiście są butelowe trochę lżejsze, którym do TPU trochę jeszcze brakuje, więc podjadę sobie ten podjazd na spokojnie i zaraz gdzieś się zatrzymam i podsumuję cały ten test oraz trochę opowiem o dętkach TPU Continentala i pompce Cyc Plusa. Dobra, no już jest po wielkim teście. Ja sam bardzo byłem ciekaw wyników, bo mniej więcej wiedziałem, co oczekiwać, ale jednak wolę mieć to potwierdzone jakby tam w cyferkach. Mam nadzieję, że docenicie to, bo zajęło mi naprawdę sporo czasu, żeby ten test wykonać. Łącznie 3 godziny robocze, a w tym dosłownie ze 4 km jazdy. Więc mógłbym zrobić 100, a nawet więcej kilometrów na rowerze, ale chciałem naprawdę dla was zrobić bardzo wartościowy film, więc mówię naprawdę, że to docenicie i chociaż może dacie tą łapkę w górę. Już o komentarz nie będę was prosił, ale jakbyście chcieli, to oczywiście możecie pisać komentarze, co wy o tym sądzicie, na jakich dętkach jeździcie i czy może jeździcie na bezdętkach, bo ja do tej pory uważałem, że w szosie system bezdętkowy jest taki na 2 razy. Miałem raz, pojeździłem chwilę, przebiło mi się, nie zalepiło
opony do tej pory leżą. Opony Pirelli, super szybkie, lekkie, leżą gdzieś w kącie. I od tamtego czasu jeździłem na dętkach różnego typu, bo miałem, no mam zresztą jeszcze Pirelki i Right Nowy, więc też będę chciał zaraz wam porównać właśnie z tymi od Continentala, bo to jest dosyć świeży temat. Więc podsumowując sam test, na początku założyłem koła Elite Wheels Drive i tam przy 400 km na godzinę, około tam 40-41, kręciłem jakieś niecałe 130 W, 125-126 w zależności od którego momentu. Oczywiście wszystkie te jakby statystyki będziecie mieli w przypiętym komentarzu i to był dobry wynik. W momencie, kiedy przełożyłem koła, no to na dętkach butylowych wynik ponad 170, czyli jakieś 50 W różnicy, jeżeli chodzi o same zmiany kół. Więc ile możemy z tego wycisnąć? Po zmianie dętki ze 176 spadło na 160 parę, więc już jest jakaś tam delikatna różnica. W momencie, kiedy przerzuciłem na system bezdętkowy, ta różnica była jeszcze większa. I miałem nadzieję, że jak doleję mleka, no to się właśnie to, że wartości będą bardzo podobne do tych przy systemie dętkowym TPU, ale nie, wartości pozostały bardzo zbliżone do tego, co było bez mleka, czyli dolanie mleka nie daje jakby jakichś większych oporów. Wyniki można by było jeszcze dokładnie robić, mogły być dłuższe i ten, ale no wydaje mi się, że naprawdę były bardzo zbliżone i oddają to, co jest w rzeczywistości. W rzeczywistości różnica 50 W, jeżeli miało być przełożenie tak typowo w korby, że jedziemy, nie wiem, 200-250, no to przy 200 km możemy uzyskać, załóżmy, prędkość 30, a przy 250 możemy założyć już na przykład 34, a nawet więcej. Mi się udaje przy 200 W nawet przy tych lekkich kołach uzyskać średnią ponad 33, prawie 34 na delikatnie pofadowanym terenie, a przy 250, no to załóżmy, że to było już jakieś 36-37 przy dobrych warunkach może. No 36 załóżmy. No więc to przy takich prędkościach to jest ponad 2 km na godzinę różnicy. I to też tak mniej więcej się przełoży, jeżeli chodzi o prędkość właśnie tutaj w tych kołach, bo próbowałem na tych standardowych kołach przejechać moją taką standardową rundkę i ledwo co uzyskałem średnią 31. Akurat też był gorszy już moment, bo było trochę chłodniej, może wiatr nie był super dobrze sprzyjający, ale myślę, że te 31 bez problemu można uzyskać. Więc w momencie, kiedy zmieniamy dętki na TPU i na system tubeless, no to uzyskujemy już jakiś kilometr na godzinę różnicy, więc wydaje mi się, że to jest dużo i można to zrobić niewielkim kosztem. Nie trzeba na przykład wymieniać samych opon, bo opony, jak porównując sobie na Bicycle The Rolling Resistance, tam są wartości różnicy, nie wiem, czasami 2-4 W między na przykład też Falbe a Continental, co mam, to właśnie patrzyłem, że to jest 14-16, więc jeżeli byście się przyczepili delikatnie, że na przykład na tamtych kołach są inne opony, no to jest tylko teoretycznie 2 W różnicy. Schwalbe ma 16, Continental ma 14, a jakieś lepsze opony, takie już naprawdę super szybkie, no to oscylują gdzieś w granicach 7-8 W. Czyli opony mogą wam zrobić jakąś różnicę, ale może nie tak dużą jak właśnie system dętkowy czy bezdętkowy. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o sam test. Wydaje mi się, że niewielkim kosztem, niewielkim pseudo, bo sama dętka kosztuje jedna, powiedzmy, około okolicach 100, i to jest duży koszt, jeżeli chodzi o dętkę, ale jeżeli porównując koszt dętek, a na przykład super lekkich opon Pirelli czy Continental, no to mamy 300 za sztukę, więc wydaje mi się, że więcej może, że to też zależy, jak macie typ opony, bo jeżeli macie jakieś gówniane Schwalbe Lugano, czy jakiś Durano, czy jeszcze coś gorszego, jakąś tanią Kendę, no to zmiana opon no na pewno wam dużo da, ale do tego jeszcze możecie sobie dorzucić lekką dętkę bądź system TPU i będziecie mieli jeszcze lżej. Czy się przekonuję do systemu bezdętkowego w szosie? Na razie tak średnio. Pozostawiam ten system tutaj w tym rowerze, zobaczymy, czy będą jakieś przygody. Oby nie. I zobaczę na przyszły sezon, czy może jednak
skuszę się i do Elite Wheels Drive'ów, Elite Wheels'ów Drive'ów, to wrzucę też może system rezystentkowy i jeszcze tam parę wacików się zyska i może troszeczkę lepsze opony. I może przy tych samych prędkościach będą to parę rzędu 100 watów, a nie 125, więc to już w ogóle by się jeździło super lekko. Zobaczymy. Dętki Continental, Pirelli i Right Now'y. To są dętki, które korzystałem z do tej pory. Jaki plus dla Continentala? To, że w porównaniu do Right Now'ów się troszeczkę rozciągają. W porównaniu do Pirelek tych szosowych, co mam, no Pirelki szosowe się rozciągają lepiej. Te znowuż mają wedle specyfikacji troszeczkę lepszy zakres, bo można je zamontować od rozmiaru chyba 25 bądź 28 do nawet rozmiaru 35 mm. Czyli jest to taka moja dętka uniwersalna, którą wożę sobie tutaj w tym piórniczku wraz z tą pompeczką, jakimiś łyżkami i multitoolem. Dzięki czemu nie muszę się martwić i zmieniać co chwilę dętki właśnie w tym piórniczku, niezależnie zmieniając rower, czy to szosowy, czy gravelowy. Użyłem tej dętki w gravelu, gdzie mam rozmiar 38 mm i też ona się rozpompowała i dała radę. Fakt, że jedną przebiłem i nie wiem do końca z jakiej przyczyny, bo nie mogę teraz jej znaleźć. Chciałem sprawdzić właśnie dokładnie, gdzie ona się przebiła, czy to było z mojej winy, czy coś nie tak. Ale używałem jej właśnie w trochę szerszym rozmiarze i było ok. Nie eksperymentowałem tak z dętką Pirelli, ale no jej zakres jest mniejszy, bo tam jest chyba od 25 do 32 mm. Ale jest fajnie, że ona jest taka bardziej no, rozciągająca się i wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał jeździć na niższym ciśnieniu, no to będzie miał troszeczkę lepsze właściwości, jeżeli chodzi tutaj o pochłanianie drgań. Tak mi się wydaje, no ale dobra. Wiadomo, w szosie jeździmy zazwyczaj na dużym ciśnieniu. Ja normalnie na co dzień daję z przodu 90 PSI, z tyłu 100. Zmieniło mi się to, bo kiedyś dawałem po 7, 8, 9 nawet barów, mimo że ograniczenie było do 8, no to teraz jeżdżę 6, 6,5. Przy teście widzieliście, wszystko robiłem na 5 barach. Plus taki, że w zestawie jeszcze w Continentalu macie łatki. I jak wam się przebije, to nie musicie kupować nowych, czy dokupować łatek, tak jak na przykład w Pirelkach, tylko macie już je w zestawie i nie musicie ponosić dodatkowych kosztów. Teraz przejdźmy do pompeczki Cyc Plusa. Te pompki dostałem do testów już chyba w lipcu i powiem wam szczerze, że są one według mnie fenomenalne, bo mam mniejszą, którą właśnie sobie chowam w piórniczku, trochę większą, którą mam na co dzień w domu. I naprawdę są to, jest to super rozwiązanie. Ja już w ogóle zapomniałem, że mam zwykłą popkę, taką podłogową, stacjonarną, którą bardzo często też zawsze korzystałem. Bo mając rower szosowy, no to raz w tygodniu minimum trzeba napompować. A na przykład ostatnio mam opony w gravelu, gdzie trzeba pompować co drugi, trzeci dzień. Ale do nich też przyjdziemy kiedy indziej. Malutka pompka. Ja ostatnio ją sobie przetestowałem właśnie tutaj też na podobnej rundzie. Przejechałem się gravelem i nagle przebiłem oponę. Okazało się, że nie miałem już mleka po miesiącu czasu, jakimś dziwnym cudem. I zamiast wymienić ją na tą dętkę, co mam tutaj w piórniczku, to postanowiłem, że będę sobie dopompowywał. No i tak powietrze mi schodziło co jakieś tam niecałe 10 minut. I chciałem sprawdzić, na ile razy mi wystarczy pełnego ładowania i mi chyba wystarczyło na 6 pełnych dobić w oponie o rozmiarze 40 mm do 35 PSI. Więc myślę, że to jest ładny wynik. Większą pompką, którą mam, napompowałem nawet koło w samochodzie, bo żona akurat pojechała do pracy i się okazało, że wjechała w gwóźdź. I stwierdziłem, że nie będę zmieniał na zapasówkę, tylko dosłownie 500 metrów dalej mam wulkanizatora, więc napompuję i szybko przejadę. I udało mi się tą większą pompką napompować do 2 atmosfer, więc naprawdę byłem już w szoku, że ona dała radę. Niestety taka sytuacja od rana. Zobaczmy, czy to da radę. Myślę, że takie pompeczki mają sens. One nie są tanie, od razu wam mówię, bo tutaj one są dobrze wykonane jakościowo i no, czy wart swojej ceny, to nie wiem, możecie wy się wypowiedzieć, ale jeżeli byście chcieli je kupić, to oczywiście macie kod rabatowy w opisie, czy tam w przypiętym komentarzu. I jest to według mnie bardzo świetny prezent dla kogoś, jeżeli ktoś ma akurat urodziny, czy nawet zbliża się gwiazdka, no to ja sobie sam prawdopodobnie też bym takiej pompki nie kupił, bo
Nie wiedząc, nie znając ich właściwości, trochę byłoby mi szkoda tyle pieniędzy, ale na prezent myślę, że jakby komuś coś takiego sprezentować, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo wytrzymałem, mówię, ja trzymam to w piórniczku z tyłu, w tym dobrze wykonane jakościowo. Jest taka gumka specjalna, żeby izolować ciepło, tak samo tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten wężyk. Bo pierwszą pompkę, jaką dostałem CIS Plusa, to nie miała tego wężyka, była pompowana bezpośrednio, to jest z tego tematu. I to było ok, nie licząc tego, że ta pompka się nagrzewa i przy dętkach plastikowych no może się to tam stopić. W momencie, kiedy sobie to zakładamy, no już takiego problemu nie ma. Oczywiście możemy sobie końcóweczkę, to nam służy jako presta, a to możemy podpiąć po prostu pod system auto, czyli AV, tak? No. Więc wydaje mi się, że spoko takie rozwiązanie z tych pompek. Naprawdę jestem zadowolony i mogę śmiało polecić. Dobra, to sobie schowam. Ładowanie takiej pompeczki, no to ta mniejsza około godzinę, ta większa, czyli ta wersja Pro Max, 1,5 godziny. Bardzo przydatna rzecz, oby przydawała się jak najmniej, bo lepiej, żeby za dużo przygód nie było, ale no jak już są takie sytuacje awaryjne, to warto mieć taką pod ręką. No i warto co jakiś czas sprawdzić, raz w miesiącu, jeżeli na przykład nawet z niej korzystamy, to sprawdzić, doładować. To tyle z testów. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, a ja już lecę jeszcze pocieszyć się lekkością, powiedzmy, tych kół. Wiadomo, Elite Wheels Drive'y troszeczkę lepsze, no nawet nie troszeczkę, ale już na tych teraz mi się śmiga tak przyzwoicie. No nie czuć tej takiej toporności, jaka była na samym początku, więc no, mam nadzieję, że jeszcze pogoda będzie pozwalać na to, żeby trochę pojeździć typowo szosowo. A jak nie szosowo, to gravelowo. W ostateczności oczywiście pozostaje trenażer. Mam nadzieję, że szybko go nie użyję. O, też mam trenażer z CIS Plusa, jeżeli ktoś by pytał, i też mam zamiar w tym roku na nim pojeździć. Też fajna sprawa. O nim opowiadałem też już na kanale, jakby ktoś pytał. Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.